Cześć, tu Xoret i dzisiaj zrecenzujemy sobie kosteczkę z Cube firmy Lambda. Zapraszam. Jeżeli chodzi o pudełko, w którym kostka przychodzi, zawsze tutaj jest, najczęściej w zasadzie, żółty center pokazany. Tutaj mamy zawsze biało-żółtą ścianę. Tutaj w zasadzie mamy tylko napisane, nawet nie wiem co, wytysy, coś takiego przeczytałem. Na pudełku nic nie ma, nie dostajemy chyba nawet instrukcji, więc przejdźmy teraz do samego poruszania się i omówmy trochę kostkę. Na tej kostce chyba układają właśnie wszyscy. Jest to firma Landan, kosteczka z Cube właśnie i tutaj charakteryzuje się to, że mamy system klikowy w tej kostce, czyli że ona tak klika, 3 kliki na jeden ruch, są tylko 4 ściany w tej kostce. Naprawdę kosteczka jest ciekawa. Od 2014 roku jest to konkurencja na zawodach oficjalnie na WCA. Jak widać, ja troszeczkę zmodowałem tą kostkę. Naklejki do tej kostki możecie bodajże kupić u Metala albo nawet już u Juska, nie jestem pewien do końca. Te trzy naklejki to są takie dość podobne jak u Shengshu na niektórych kosteczkach. Jest to bardzo, są bardzo podobne te odcienie. Prawie się niczym nie różnią. Jakby ta kostka była z Shengshu, jedynie może troszeczkę zielony, jest ten ciemniejszy lekko. A tak to się prawie niczym nie różni kostka. Jeżeli chodzi o samą szybkość kostki, to kostka jest naprawdę bardzo szybka. Jak widać, kostka bardzo miło się porusza. Lecz tutaj jest stosowany system klikowy i są takie jakby kuleczki takie w środku, za chwilę wam je pokażę. To właśnie te kuleczki czasami potrafią wypaść, mi już jedna wypadła i one wypadają właśnie razem ze sprężynku. To jest troszeczkę utrudnieniem, bo czasami mogą wypaść. Czekajcie, zaraz wam pokażę. I dobra. Jak widać właśnie są tutaj takie kuleczki. One się właśnie wciskają i tutaj one uzupełniają te elementy. Wydaje, o właśnie ten element. Właśnie tutaj chciałem wsadzić kulkę i wsadziłem bez sprężynki. Ona już w zasadzie się tutaj nie nadaje, pewnie wy tego teraz nawet nie widzicie. Ale tutaj, o właśnie mi wpadła ta kuleczka i niestety już nawet nie mogę jej wydostać. Ale właśnie tak to się prezentuje mniej więcej. Tak wygląda budowa całej tej kostki. Jeżeli chodzi o jakieś tam właśnie jeszcze poruszanie, czy tutaj no wcinanie zakrętów w zasadzie nie jest potrzebne, lecz czasami jak się przykręca tak warstwę, to o te elementy mogą o siebie tak haczyć jakby i dlatego ja właśnie to spiłowałem, polecam to każdemu. Można jeszcze kostkę nasmarować smarem, dodatkowo to trochę przyspieszy kostkę jeszcze czasami. I tutaj o kostce już chyba nic nie będę mówił. Myślę, że kostka jest warta zakupienia, możecie ją kupić na magicznej kostce. magicznakostka.pl. Jest to kostka o wartości 30 zł bodajże, więc naprawdę tanio i można taką kostkę ułożyć ucząc się tylko dwóch algorytmów, na przykład metody Sary. To właśnie jest to bardzo prosta kostka i można ją umieć i poświęcić czas na zawodach tej kostce. Więc to było na tyle w tej recenzji i trzymajcie się i cześć! Nara, Xoret!